poza naszą osobą. Nie. I zaczynamy. Brak determinacji. Nie będę się rozwodził, bo chodzi o to, że zobaczcie, jaką mam determinację. Idę spać wcześniej. Nie patrzę tam na komputerze do późnego wieczora. W ogóle telewizji nie oglądam. Jestem szczęśliwy. Wstaję rano. Medytacja uważności. Medytuję, czyli analizuję swoje sprawy lub biorę się bardziej za naukę. Czytam książkę, piję kawę, piję. Oczywiście oglądam parę rzeczy na internecie i biegam. Jestem w porze rannej, 7 rano, na Mostie Rybnik i biegam. Później mam co? Szkoła, dziecko do szkoły zaprowadzić i załatwiania różnych spraw. Dość dużo i wracam do pisania projektu. Drugi trening, po południu siłówka, mały boks, no i sprzątanie, gospodyni domowa, mam taki zawód, gospodyni domowa, no i trzeba się córkami zająć, bo moje postanowienie, determinacja jest, biorę się za naukę z dziećmi ostro, czyli chodzi o starszą córkę i młodszą. Determinacja, to musicie mieć, to jest styl życia, w tym wszystkim jesteś ty, w tym całym bałaganie, jaki jest wokół ciebie, masz kontrolę nad sobą, nad wszystkim. Musisz mieć tą determinację, tak samo w szkole. I w tych zajęciach pozaszkolnych. Czy tam sprawa, które robisz. Dalej, zamiar nie jest dostatecznie opisany. Co to znaczy? Masz pewne zamiary, nie umiesz go do końca określić, opisać. Musisz wiedzieć, czego chcesz. Ja skończyłem już pisaniem projektów na zasadzie szablonów, bo tak komisja chce. Dobra, to tak będę 10 razy pisał, aż komisja w końcu mnie pozna, bo wszystko, co robię, robię otwarcie. Muszą zrozumieć, że nie bajkopisarze, tylko to, co się robi. Oczywiście ten język częściowo metodyczny musi być, wręcz niekiedy naukowy. Ale musisz wiedzieć, że twoje zamiary to są twoje. Możesz je opierać o autorytety. Ja to robię. Ja mam te autorytety naukowe. I nie ukrywam, że się nimi podpieram, bo sam bym tego wszystkiego nie zrozumiał, nie osiągnął. Ale pamiętaj o tym. Tutaj mamy przesadna rygorystyczność, pewna elastyczność, improwizacja. Nie możesz być przesadnie znowu zdyscyplinowany, rygorystycznie nastawiony do swojego celu, do tego, co robisz. Janek, dawaj, dawaj. Więc musisz też mieć troszeczkę elastyczności. Musisz tutaj popuścić. Musisz trochę improwizować. Wbrew pozorom, ja dużo improwizuję. Ale ta improwizacja, którą uwielbiam, polega na tym, że pochłaniam dużo wiedzy. Dużo doświadczenia. I stać mnie na to, żeby improwizować. Pamiętajcie, co mówiłem wcześniej, kiedyś naukowcy mówią, odmładzanie mózgu. I było takie tam stwierdzenie naukowe, że dobrze się jest uczyć podczas aktywności ruchowej. Ja wam powiedziałem, że jak robię siłówkę w domu, to między powtórzeniami czytam książkę. No i zamiast trening trwać 30 minut, trwa 2 godziny. Ale nie nudzę się, bo czytam książkę w międzyczasie. A co mówi nauka? Że mózg wtedy lepiej w tej aktywności, kiedy jest dotleniony poprzez ruch, lepiej przyjmuje wiedzę. Lepiej ma wyostrzone swoje receptory na to, żeby przyjmować to, co dla niego będzie dobre i potrzebne. Bo tego on szuka. Twoje działania, czy moje, nie pokrywają się z zamiarami. Czyli, jeżeli masz cel i uważasz, że ten cel jest słuszny i pozytywny, musisz do niego dążyć. Tam będzie zaraz, że można korekty robić celu, jak najbardziej. Kiedy widzisz, że tracisz wątek, jak to się mówi, tracisz w tym motywację, możesz skorygować swój cel i go poprawić. Ale cel musisz mieć. Niech ten cel, bo krótkotrwały